No i mamy sobotę po południu, po pracy bezpośrednio. Przyjechałem sobie na pole, które było właśnie ostatnim razem, jak przyjeżdżałem, robione. Padało ostatnio, tak więc nadzieszenia dobrze się chodzi. Miękka. Pójdę bardziej tam, bliżej tego. Zobaczę, co będzie wychodziło. A lepiej piwko, żeby się bardziej chciało chodzić. Rozweselacz mały. No dobra, zameldujesz się przy fancie. No i pierwszy fant, jakaś blaszka, czy pierwszy? Już któryś, bo to z śmieci na razie wychodzą. I tutaj jest jeszcze coś z napisem. Kurt. Bonkę? Znaki zapytania? Ja, kurt bonka. Kurt bonka? Na zapytanie i coś tam. No i jakiś malutki naparstek. Ale taki bardzo mały. Taki. Nawet na palca małego nie wejdzie. Jedno może kobiety. No i w tej grudce coś się znajduje. A, już widzę. Jakaś blaszka. Się rozsypujesz. No i pierwsza monetka. 50 groszy. Najlepsze jest to, że to współczesne. A wygląda jakby jakiś PRL. 91 rok. Kapatynka fajna. No jestem na obok polu. Mnie to tylko dzieli między ornym a takim o średniskiem. Taki śmieszny guzik wyskoczył przez materiałem. Ładnie bije na kolor. Ala kulka ołowiana. Kurde. Czy co to było? Nie mam kurde pojęcia. Czy jakaś plomba była taka? Nie. Jakiś otworek tu widzę chyba jest. Ale z drugiej strony nie ma. Nie wiem, no. To jest ołowio. O. Jakaś krągłość. Nie wiem, czy moneta, czy guzior. Ale zgnieciony. W połowie jakiś kurde destrukt. To była moneta, ale jaka to nie wiem, jeśli nie wiem, czy to w ogóle dowiem. No ważne, ale jest krąg. Oj, coś tu się może schowało. Co tu się schowało? A, monetka. Destrukcik jakiś. Fenolek, 10 feningów chyba.
tak z wielkości przypuszczam, po tym orzełku prawdopodobnie o 10 fenoli będzie. Rewersa w ogóle nie widać, rewers widać tylko ten, tą wronę. A i kolejna krągłość. To już chyba coś cienkiego. Nie wiem, czy to nie jest sreberko. Bo to na pewno nie jest coś innego, ale ciekawie wygląda. Zobaczymy po oczyszczeniu. Ale błotnista te poletko, co się robi. Ale monetka wyskoczyła. Perelek. 10 zł. Z dyszką czy? Tak, 10 zł. Ciekawy sygnał, chociaż taki połamany trochę na śmieć, ale zawsze warto sprawdzić takie sygnały. Przez oczkiem całe, tylko przygniecione, ale jaki fajny, maluśki. Kolejna krągłość, tym razem guziol, albo i nie guziol, albo i odważnik jakiś, kurde. To jest chyba raczej odważnik jakiś. Kurde, ale te pola kuszą, tu zaraz za tymi krzaczami, krzakorami. Są jeszcze te, jest jeszcze poletko fajne, ściernisko jedynie, kurde, czasu tylko braknie, jest tu gdzie łazić, póki co. Bardzo mocny sygnał. Kolejne coś okrągłego, monetka, ale tak mocno biła, że powiem wam, że jakaś dziwna monetka wyszła, jakaś bardzo ciekawa. Widzę już, że jest nierówno bita. Chyba coś ciekawszego wyszło. T
Ciężko stwierdzić, co to jest. To duża moneta, ale ładne bicia. O kurde. Ten dźwięk taki jednolity, bez żadnych załamywań. Chyba coś ciekawszego wyszło. Coś innego w końcu też. Ale taki skrawek teraz czeszę. Tak w kółko chodzę, to chwilę coś wychodzi właśnie. Nawet się kamerka nie zdąża wyłączać. Trochę taki... Właśnie dziwny sygnał. Jak to wydaje? Pamięta? A. Bo to jakiś kawałek czegoś, co kiedyś było czymś, do czegoś było. I z czymś było pewnie połączone. Żeby coś to było. Bardzo ciekawy sygnał. Taki ale zbyt piękny. Tu jest chyba coś. Aha, blaszka jakaś. Może będzie miał jakąś growerkę, napis, cokolwiek. No nic nie ma, o, jest blaszka jakaś pogięta. Jest też niewica, nie pisze o niej. No i tutaj fajnie się tutaj ułożyła monetka, jak widać. Tutaj przybliżę, tak. Jak widać. Silver groszek. Czekał, aż go wyciągnę. No, nawet to dobry stan. Coś myślałem, że nie znajdę tego. Nawet z pinem było ciężko. Takie maleństwo. Jakiś kwadracik. I dziurką w środku, jak widać. Następna krągłość, guzik czy monetka? Chyba monetka. Ciężko cokolwiek, chociaż coś tutaj widać już. Coś tam kurde się wyłania. Coś się zaczyna ciemno robić. Więc teraz szybciej te czeluści ciemności się zaczynają. W sumie już wrzesień. No dobra. Może jutro jeszcze wrócę na to poletko. A ty chyba się powoli zwijo. Bo ile pogoda pozwoli, to jutro wrócę. Może być jeszcze ciekawe. Myślałem, że to pole jest przerobione, ale to chyba gospodarz tylko część przerobił. A tu zostawił jeszcze. Nawet ciekawa opcja. Dobra, zobaczymy jeszcze parę kółek. Chyba do samochodu się zbliżam powoli.
No i na odchodne wszedłem na to pole. Wychodzę tym poletkiem. Ogólnie dzisiaj byłem na trzech polach. To niezbyt ciekawy fan tutaj przynosiło. No tak jak widać tutaj jakaś podkładka jeszcze wyszła. No tak, no. No tu już stoję. Więc zobaczymy. Jutro może wrócę na tamte poletko. Zobaczymy, co się jeszcze będzie chodziło. Oli, ile pogoda pozostaje.